Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się dzisiaj w Tarnowie Podgórnym, w siedzibie głównej firmy Korbanek, gdzie mamy okazję zaprezentować Państwu jedno z kolejnych odsłon ciągnika Arbos 5000, bo właśnie o tej serii dzisiaj mówimy, Arbos 5130 w wersji Global. Sama marka Arbos jest o tyle interesująca, o ile w zasadzie marka ta ma bardzo burzliwe losy, a Arbos 5130 jest pewnego rodzaju kontynuacją niezawodnych, mamy nadzieję, znanych nie tylko w Polsce ze swojej trwałości i wytrzymałości produktów w postaci ciągników. Marka Arbos produkowała ciągniki, co prawda jeszcze nie pod nazwą Arbos, była to wówczas firma Babba. Ciągniki, które były w zasadzie znane na całym świecie, znane ze swoich innowacyjności. Te ciągniki były produkowane do lat 50. Natomiast sama później marka Arbos, która przechodziła z rąk do rąk w zasadzie trzykrotnie, była znana na całym świecie ze swoich niezawodnych kombajnów. Czy te ciągniki Arbos serii 5000 będą pewnego rodzaju podtrzymaniem tradycji i opinii niezawodności? O tym będziecie musieli się Państwo przekonać sami. Natomiast póki co mam okazję opowiedzieć Państwu w nieco większych detalach o tym właśnie ciągniku. Oto przed Państwem Arbos 5130, w którym silnik jest zmapowany na poziomie 136 koni mechanicznych. Tak jak Państwo widzicie, jest ciągnik, który z zewnątrz przyciąga swoją uwagę, przyciąga uwagę przechodniów, tak jak robił to dotychczas na wszystkich występujących w Polsce w tym roku targach w branży agro. Zresztą ten ciągnik, nie trzeba go za dużo przedstawiać i reklamować jego wyglądu, ponieważ jest to maszyna, która uzyskała tytuł Red Dot Award w kategorii Design w 2017 roku. Nawiasem mówiąc, najlepsze maszyny na świecie tego tytułu i zaszczytu dostępują. Tak jak Państwu powiedziałem, pod maską mamy silnik o mocy 136 koni. Jest to silnik w wydaniu Kohler. Kohler jest silnikiem znanym i wykorzystywanym chociażby w takich markach jak JCB, Avant, czy też znane na całym świecie ze swojej niezawodności ładowarki Kramer. Tak jak Państwo widzicie, ciągnik w swojej bryle odznacza się przede wszystkim wielkością kół, gdzie z tyłu mamy tutaj opony 600, profil 65, natomiast z przodu 440, również o profilu 65. Jest to maszyna, która wbrew swoich, powiedzmy, kompaktowych gabarytów i dużych kół ma bardzo, bardzo dużą zwrotność, o czym przekonało się już wielu użytkowników i testerów tejże maszyny, która faktycznie, mając promień skrętu 4-3 metra, zadziwia wręcz swoją zwrotnością. Na co można od razu zwrócić uwagę, to opływowa kabina, bardzo dobrze przeszklona, z bardzo niewielkimi objętościowo słupkami, które powodują, że jest to maszyna, która bardzo dobrze nadaje się i zgrywa z ładowaczem czołowym. Zwróćcie Państwo uwagę, jest to akurat ciągnik, który wyposażony jest w standardzie w trzy pary wyjść hydraulicznych wyposażonych w ociekacze. Natomiast jeżeli chodzi o trójpunktowy system zawieszenia, tak zwany TUS, nie brakuje mu tutaj praktycznie niczego. Jest to TUS o udźwigu 4400 i razem z wyjściami hydraulicznymi jest zaopatrywany przez jedną z dwóch zintegrowanych pomp o wydatku 70 litrów na minutę na zewnątrz. Tutaj widzicie Państwo ciągnik wyposażony w instalację pneumatyczną jedno- i dwuobwodową, która jest zakończona również, czym możecie się Państwo przekonać, przyglądając się z boku na ten ciągnik, wyjściem do pneumatyki dodatkowym. Teraz znajdujemy się nigdzie indziej jak pod ciągnikiem Arbos 5130 i tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny, być może dla niektórych, aspekt, a mianowicie tylna oś o podwyższonej nośności, która pozwala na to, aby ten TUS ciągnika miał taki udźwig, jaki faktycznie deklaruje producent. Na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę, ponieważ tutaj bardzo wielu producentów deklaruje różne wartości, które niestety nie mają umocowania
fizyce i konstrukcji związanej z architekturą samego ciągnika. Na tyle tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, mówimy o osi opartej o przekładnię planetarną, czyli nie mamy tutaj do czynienia w żadnym wypadku ze zwolnicami, które czasem nadal stosuje konkurencja. Na co jeszcze bym zwrócił uwagę, to obciążniki, które ten ciągnik będzie miał montowane w standardzie o masie 260 kg na tylnych kołach. No, obciążniki, które pewnie stanowią dopełnienie tego, co ciągnik posiada na przodzie, a mianowicie obciążnik 540 z przodu. Jeżeli byśmy się zwrócili teraz w stronę przedniej osi, to tak, na dobrą sprawę, w wersji 5130 mamy do czynienia również ze wzmocnioną konstrukcją przedniej osi, która tym bardziej przekłada się na szerokie zastosowanie tego ciągnika w odniesieniu do ładowacza czołowego i w odniesieniu do ciągania różnego rodzaju implementów, nawet tych mocno obciążających konstrukcję ciągnika.